Witajcie na kanale Masakro Al Makro. Dzisiaj sprzedam wam przepis na najbardziej sycącego omleta, jakiego do tej pory jedliście. Składniki, jakie użyjemy, to jajka, u mnie 2 całe i 4 białka jaj, proszek do pieczenia 5 gram, napój roślinny 140 ml, 10 gram kakao, 50 gram mąki kokosowej i opcjonalnie odżywka białkowa. U mnie 20 gram. Gdy nie chcemy dodawać odżywki białkowej, polecam dać więcej kakao lub jakieś 2-3 gramy aromatu z butelki. Do jajek dodajemy szczyptę soli i lekko obijamy. Następnie dodajemy wszystkie składniki i blendujemy na jednolitą masę. Rozgrzewamy olej, ja użyłem oliwy w sprayu, którą bardzo polecam, i naszego omleta będziemy smażyć pod przykrywką na średnim ogniu około 6 minut z każdej strony. Po 6 minutach z pierwszej strony polecam zmniejszyć trochę ogień i zostawić jeszcze na parę minut, aby omlecik fajnie doszedł i łatwiej było go przerzucić na drugą stronę. Gdy omlet się nam już smaży, szykujemy polewę. Pierwszy wariant będzie to 150 g twarogu chutego, 10 g białka, 40 ml mleka, u mnie 0,5% i szczypta cynamonu. Wszystko mieszamy w jednolitą masę. Omlet z tą polewą osobiście syci mnie jeszcze dłużej. Jednak dziś, dla urozmaicenia, zrobimy polewę ze 150 g jogurtu naturalnego, 8 g białka i 2-3 g kakao. Ze wszystkich wariantów polew ta smakuje mi najbardziej. Zamiast jogurtu naturalnego można użyć skyra lub po prostu samego skyra owocowego. Jednak już ta wersja będzie miała więcej kalorii, a mniej białka. Dodatki, jakie dodałem, to łyżka wiórków kokosowych i 5 g nerkowca. Na górze wlatuje jeszcze najbardziej sycący owoc, jakim jest jabłko. Dokładnie 180 g. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, zostaw suba, aby nie przegapić kolejnego. Ja się z Wami żegnam, wszystko macie w opisie. Do następnego.